Ja to mam szczęście. Tak, on zaraz pęknął, sobie jajko. Niezwalone. Proszę Państwa, jako pierwsza wystąpi OKZ, parowóz OKZ z numerem 322. Przypominam, że dosłownie na kilka dni przed parowozjadą ten parowóz przechodził ostatnie odbiory i dzięki tutaj sympatycznej pracy zespołu w Kęcenu w Kawuszce, stosunkowo nielicznego zespołu, udało się ten parowóz przywrócić pod parę i właśnie dzięki tym wysiłkom możemy ten parowóz dzisiaj oglądać w Kawuszce i tak jak wspominałem Państwu wczoraj, Kęcen w Kawuszce nie tylko dba o parowozy, które posiada, ale również odbywały się tutaj naprawy, to znaczy są parowozy przywracane do życia, także tutaj jest ogromny wysiłek nie tylko eksploatacyjny, ale również remontowy lub wręcz można powiedzieć, że odbywał się tutaj odbudowy parowozów do stanu pełnej sprawności. I chcę przypomnieć, że gdybyście Państwo chcieli spędzić tutaj noc z parowozami, to jest to możliwe. Są pokoje na silne, o podwyższonym standardzie i taki nocek jest tutaj możliwy. Za chwilę zaczynamy. Typkie, klasyczne, postawione nawiązacze. Meta jest daleko. Gotowi? Ostatnie dotknięcie. Zimne piwo. Jak nie spadnie, jest wasze. 3, 2, 1, start! Proszę Państwa, i teraz mistrzowskie musi być prowadzenie. To nie może być żadnego szarpnięcia. Jak widzicie, pięknie się kręci. Proszę, ta reklama dla Wiskiego. Mogę go rzucić w parę dziesiątków. Naprawdę. Kręci się pięknie pisło. Uwaga. Dobrze jedzie, jedź, jedź. Jedź, jedź. I teraz utrzymaj, utrzymaj! Mają 12 punktów! Jeden punkt mniej od lidera! Czy wytrzymają to wdrożenie? Czy to piwko się utrzyma? Boże! Przyspieszyli jej do rozmytła! Tak! 3 metry przed końcem! 100 tysięcy dziewcząt pięknęło! Załamany! A proszę Państwa, informacja techniczna, konkurencja jest zaliczona, dlatego że moment, kiedy przód parowozu dobiega do linii mety, to jest moment zakończenia konkurencji. Dobrze, czyli ten jęk to poszedł w dobrą stronę. Ale znaczy, nie było ten jęk, bo nie ma ryzyka oblania konkurencji, ale z tego trzeba było piwo wylać. Czyli byli ci potrzebujący, tak? Po prostu. A, pół litra się zmarnowało. Wow. To prawdziwe szaleństwo. Powraca. Sytuacja, w której jedzie parowóz mający duże koła, jest o wiele łatwiejsza. Sprzyja. Ten obrót jest bez tego szarpania. Po większym kolesie to wszystko posuwa, więc jest większa szansa, że piwo nie spadnie. Czy lepiej? Tak, bo tam było. Proszę Państwa, ekipa z Pyckowic, piękny parowóz CY42 z numerem 24, są gotowi do startu. Mam 9 punktów. Jeśli teraz wygracie, to będziecie mieć punktów 14. To jest szansa także na miejsce trzecie. To jest tak, jak wiecie. Najprostsze wypadki. Trzeba wygrać. Uwaga! Panowie! Startujemy. 3, 2, 1. Jedziemy! Jedziemy! Powolutku. Ale szybkość! Zaczęli dynamicznie! Oni wiedzą, co robią. Specjalnie byli na zgrupowaniu z Zakopanem. Naprawdę. 3 razy widzę wytrzeźwień. Naprawdę. Straż miejska nie rozumiała, że są na zgrupowaniu piwnym. Przyrodowojącymi. Zgrupowaniu w Karosze. Kiedy tak się tłumaczyli, nawet byli poddali na badanę na obecność narkotyki. Uwaga, będzie szansa na zwycięstwo na prawie ostatnie metry. Tak
jak już zostanie finał, już tam sędzia dla niczym tę konkurencję. Najlepszy wynik do tej pory. Najlepszy za nami. Ale zobacz, co się dzieje. Nie ma dupa w narodzie. Poprzez ten pomarańczowy i zabrał dupę. Co ty chcesz? Głowa w sercu nie masz naprawdę, ale jak wyobraź? Najlepsi mogli już sobie tą puszkę jedną zostawić. A potem ten, kto wypije po tych 5 przyjazdach, to nawet nie będzie zadowolony, bo będzie cała piana. Proszę Państwa, parowóz Jaworzyny Śląskiej, te kapka, która świetnie czuje się w górskim klimacie, parowóz, który można było kiedyś spotkać na pociągach zarówno towarowych, jak i osobowych, znaczy na Jaworzyny Śląskiej. To są liderzy, mają 13 punktów. Proszę Państwa, jak nie popełnią błędu, to mają szansę na zwycięstwo. I to ich zdjęcia będą stały przed zakładami pracy. Puszka, popsuta. Co my żeście tu ci tam potasz prowadzić? Co to jest w ogóle? To może nie dawał akurat. Nie, nie, ja nie chcę, Dobrze może się przydać. Słuchajcie, widać na rodzinie. Nie są poszły, to za chwilę na rodzinie. Masz swoją? Wyciągnijcie mu z wami. Słuchajcie, teraz nikt nie chce przynieść piwa, żeby nie wyżej jej zakończył, co nie? I że ma w robocie. Proszę Państwa, to ja sobie wodę. Gdzie to? Wszystkie ma wiele zastosowań, ale no niestety w takich konkurencjach nie do końca dobrze się sprawdza. Może dlatego, że nie mamy skutecznego konkurencji albo złotego piwa. W tych mocniejszych puszkach, puszek parowanowych, mielibyśmy, gdyby tam przyczynić z tych dużych puszek, to po co wypoł na swój nawrót? Proszę bardzo. Proszę się proszę. Zobaczcie, jakie to jest misterio. Odrobina kropelki czy nic duża. Tylko, przejdź mam ten kręgów, a jak się nazywa? O, teraz jest dobrze, I co, teraz nie wpadnie? A teraz nie wpadnie, proszę? Nie wpadnie teraz? Nie może, A teraz zacznij. Do parę minut. Czego ci koło wciągnął, wiesz? Uwaga! Proszę Państwa, ci liderzy mają szansę na zwycięstwo. Czy dostaną 5 dodatkowych punktów? Przypieczętowując swój sukces w dzisiejszych jubileuszowych, 10 już zawodach ekip parowozowych. Zobaczymy! Panowie, 3, 2, 1, start! Jaworzyna Śląska, 13 punktów, PKP 48! Musi spokojnie, oni wiedzą, że teraz mają dużo do stracenia. Lektor rządu pilną jak puścili. Normalny, na lajer. Rozumiem, powoli, ale nie to, żeby się stali. W ten sposób macie zagwarantowany jeden punkt. Jeśli tylko będzie życie. Uwaga, wtedy będą mieć punktów 14. Uwaga! Jakie emocje! Czy nie pić? O tym jest pytanie. Podobno w Hamlecie poczesnym sta. Bytko, ale to medyczko. O tym jest pytanko. Jeszcze troszkę! Jeszcze tylko 50 metrów! Jeszcze tylko pół godziny. Chłopaki! Musi się udać! Jak przejdziecie, nie tam się odginie. No jeszcze trochę! Nie stać im na fantazję. Naprawdę. No co? Coś koniec. Franek mówi coś? Minuta 10! Ja, ale piękny numer! Tego jeszcze nikt nie zrobił! Patrzcie, co się dzieje! To się zauważył!
chłopaki z Jaworzyny mieli skrzydło pasażerskie kolejarsko. Najlepszych za nami! Ale to było piękne, jak ta puszka rozwalona, tryskała. Coś niesamowitego, proszę Państwa, na takie zdjęcia czekają fotoreporterzy. Nie. Patrzcie, ktoś nie będzie. Zdjęcia rano, zdjęcia. Jutro ukaże się artykuł gigantyczny bardzo, prawo piwa w zawódce. To chyba już naprawdę najgorsze, o co chodzi. Pani z domu wnioskuje, że ty piwo też lubisz. Tak. Lubię nogi. Dziękuję. Proszę Państwa, i teraz chłopacy. Chłopaki, to jest wyście piwo? Takie samo? Czy macie swoje? Nie macie w ogóle. Jakaś kara musi wyjść. Nie macie swojego piwa? Dajcie swoje. Takie duże? To się nie zmieni. Tak, bo to wysoko trzeba ciężkości, to spadnie. Proszę Państwa, piękna maszyna ze Słowacji. Jest to zdecydowanie jeden z najładniejszych występujących dzisiaj parowozów. Wniosą. Pobiegli do Biedronki. Dobrze, Biedronka jest tak blisko wasza. O, Miłosz dostał od Wolfa. Ocenił, popatrzył, tak? Koneser przegląda bukiet, może raz powiedzieć. Tam wiesz, on czuje po prostu piwo, słowa przez blachę. Gotowi? Panowie, 3, 2, 1, go! Mają największe szanse, bardzo duże koła. Więc? Proszę Państwa, te koła mają dokładnie 1624 mm. I proszę Państwa, tutaj obserwując tą puszkę, proszę też zwrócić uwagę na bardzo nietypowe układności tego parowozu. Z przodu możemy zobaczyć dwie osie toczne z tymi mniejszymi kółkami, następnie cztery osie napędne i znowu dwie osie toczne. Taka duża ilość osi wynika z faktu, że ten olbrzymi ciężar 129 ton trzeba było równomiernie rozłożyć i przenieść. Ale pojedźcie teraz przejeżdżcie na chwilę, bo i tak przegrali się. To nie no. Kompletnie zero szomań są. Naprawdę, no. Przecież mogli go od razu ruszyć z poślizgiem, co nie? Gdyby zdobyli teraz 5 punktów, co jest niemożliwe, będą mieć 11 na zewnątrz. Co to jest w ogóle? Dramat. Nie ma szansy na pewno lokatę. Tylko naprawa zwyczajności. Ale czuję, że Czesi pojadą mocno. Naprawdę pięknie. Brawo, brawo na Słowaku, brawo! I proszę Państwa, druga papuga na dźwięku w pokazach. Piękny barowóz. Czech. Tutaj tak jak wspominałem, dzieci Muzeum Poprawy, dzieci Muzeum Grudnej. Oba te muzea zdecydowały się wykorzystać takie same maszyny. Możemy podziwiać tutaj dwie papuszki w jednym miejscu. Proszę Państwa, dostarczono zupełnie nowy trunek słowacki bezalkoholowy. Bartli, Elger na dnie. Mamy nealko. Co znaczy? Ciągnie się mocno. Spróbujemy, proszę Państwa, ostatnia szansa. Czy ustawione jest? Jesteśmy gotowi? Pojechali, tak. 3, 2, 1, start! Ruszyli Czesi. O, powiem Ci, że mają fantazję. Dobrze jadą, chłopaki! Kochamy Was za to!
Przysuwa mnie to piko, jedź czterdy wy! Stoj z przodu! Jedna wieczórzy kawalerski! Wtedy z tobą żeście nie mogli wyjść 48 paresztu. Uwaga! Jeszcze troszkę! Trzyma się piwo, niczym przyklejone! To chyba będzie najlepszy wynik, zobaczymy! Należą się brawa! Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie, ale teraz będziemy mieć wielkie przygotowania do przepychania parowozu. Proszę Państwa, będzie się to mniej więcej działo na środku, czyli trochę dalej od sceny. Zapraszam Państwa o zajmowanie najlepszych miejsc już teraz. To jest widok za...